Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja. Rozpoczniemy spotkanie, powierzając to nasze spotkanie Matce Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Józefie, Święty Maksymilianie, Święty Archaniele Gabrielu, Święci Patronowie Dnia Dzisiejszego, Apostołowie, Święty Szymonie, Judo, Tadeuszu. Bardzo dziękuję za tą wspólną taką modlitwę, powierzenie się też naszym patronom. W tych naszych spotkaniach podstawą jest przypomnienie sobie o naszej też duchowości, tym, że powierzyliśmy się całkowicie Matce Bożej Niepokalanej jako jej rycerze niepokalanej. Myślę, że większość z nas należy do rycerstwa, bo szczególnie było to zaproszenie na te spotkania do członków Rycerstwa Niepokalanej, aczkolwiek każdy może uczestniczyć, nie tylko kto jest w rycerstwie, ale każdy może się dołączyć, może też uczestniczyć w naszych spotkaniach, także tu nie ma jakiejś takiej bariery, ponieważ pragniemy dzielić się tą naszą duchowością, ją pogłębiać, duchowością Rycerstwa Niepokalanej, czyli to, co najistotniejsze, czyli to, że należymy całkowicie do Matki Bożej Niepokalanej. Całkowicie oddając się jej jako, jak mówiliśmy to w akcie oddania ułożonym przez świętego Maksymiliana, jako rzecz, narzędzie i własność. W oparciu o świętego Maksymiliana pragniemy spojrzeć na to, co mamy w Kościele dzisiaj i do czego nas zaprasza Kościół. Święty Maksymilian pragnął tego, co jest misją Kościoła, jak wiemy, wyrażając ten cel Rycerstwa Niepokalanej, dając mu, można powiedzieć, że jest to staranie się o uświęcenie i zbawienie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej. To jest ogólny cel, no też praktycznie Kościoła, tylko Maksymilian się widział, że to jest ten cel realizowany będąc w rękach Maryi, tej, która miażdży głowę węża i jej potomstwo, które pokonuje, będąc w rękach Maryi właśnie tego węża szatana i zło. I widział, że będąc w rękach Maryi możemy i siebie, i innych wyrywać z rąk złego, z rąk różnych błędów, grzechów, różnych ideologii, które są zgubne dla przede wszystkim zbawienia dla duszy człowieka. Więc widział tą moc w Maryi, która przyniosła właśnie Zbawiciela, to Słowo, Światło i Prawdę w Chrystusie Jezusie i do Niego nas prowadzi. Wiemy, wierzymy i za Maksymilianem właśnie też powtarzamy, że przez Maryję, przez jej ręce do Jezusa idziemy. Stąd też hasło wyraża, hasło Rycerstwa Niepokalanej, wyraża ten cel zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. To jest ta idea, która towarzyszy. I Maksymilian mówił, jak to robić. On mówił, że nie ogranicza się, rycerz nie ogranicza się do jakichś tam wybranych środków, ale szuka wszelkich, jak najbardziej dobrych, skutecznych do tego osiągnięcia tego celu. Także jest to też takie powszechne wezwanie i mówię, jest to w sumie realizacja też celu, jaki otrzymał Kościół od Pana Jezusa, każdy, kto jest w Kościele, każdy ochrzczony, aby starać się o zbawienie własne i innych przez dobry przykład, przez słowo, przez wszelkie możliwe dobre środki. Papież i biskupi zaprosili nas wszystkich do podjęcia też drogi synodalnej, czyli włączenia się w program Synodu Biskupów, który rozpoczął się 10 października. To też przypomnę, że 10 października rozpoczął się właśnie w Rzymie z przewodnictwem papieża Franciszka, ten Synod Biskupów. To była rocznica 39. kanonizacji świętego Maksymiliana, a dla całego Kościoła, wszystkich diecezji w świecie,
ta inauguracja miała miejsce 17 października. Jak wielu z Was pewnie może jeszcze pamięta, wtedy w kościołach był czytany specjalny list mówiący o tym rozpoczęciu tego synodu biskupów, do którego jesteśmy zaproszeni wszyscy. I to tak wszyscy, że nawet nie tylko katolicy, ale też właśnie z innych kościołów, wspólnot kościelnych, ruchów, a nawet niewierzący, czy ci, którzy no wszyscy są tak zaproszeni, żeby jakoś zasadniczo taka myśl jest, że właśnie, żeby Kościół chce wysłuchać wszystkich, wysłuchać, nie? Czyli to jest taki etap teraz takiego słuchania, słuchania tego przede wszystkim, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi, ale Kościół z papieżem Franciszkiem na czele chce to odczytać, czy też właśnie Duch Święty nie przemawia przez te głosy Kościoła, czyli każdego ochrzczonego, oraz też głosy nieochrzczonych, czy będących z innych kościołem. Także jest to taka ta otwartość na poszukiwanie tego, co Duch Święty chce dziś od Kościoła. Dlatego też my w tym kierunku chcemy podążać, chcemy być też głosem Ducha Świętego, bo wiemy, że będąc w rękach Maryi, ona jest tą niezwykłą, wyjątkową oblubienicą Ducha Świętego i to w takim stopniu, że święty Maksymilian nie bał się ją nazwać jakby wcieleniem Ducha Świętego, Maryję, ponieważ ona tak jest ściśle złączona z Duchem Świętym, że wydaje się być właśnie jakby takim wcieleniem tego Ducha Świętego. Dlatego też, jeżeli my całkowicie coraz bardziej oddajemy się Matce Bożej, tym bardziej możemy wierzyć i ufać, że właśnie działamy pod natchnieniem Ducha Świętego i staramy się odczytywać to, co Duch Święty mówi do kościołów. I mamy nadzieję, że będziemy też wysłuchani przez biskupów, przez samego papieża, że głos rycerzy, rycerstwa niepokalanej nie będzie pominięty, wykluczony czy zmarginalizowany. Bo właśnie tego się najbardziej obawia ten synod, żeby nikogo nie odrzucić. Wierzymy, że będzie to głos też pod natchnieniem Ducha Świętego. To się chcemy też modlić. Jaka jest ta droga tego synodu? Przygotowawcza, można powiedzieć. Ja posłużę się takim grafikiem, która jest w tak zwanym vademecum właśnie synodu. To vademecum jest dostępne w internecie czy w innych źródłach. I jak widzimy tutaj na tym vademecum, czyli jest przygotowany przez sekretariat generalny taki dokument przygotowawczy we wrześniu wraz z tym wspomnianym przeze mnie vademecum, które pokazuje pewne wytyczne, które będziemy się też próbowali oprzeć, aby budować też nasz głos, którym jest częścią Kościoła, nie? I pokazać, jakie jest znaczenie, jak prorocze też są słowa i misja, którą Maksymilian Kolbe nam pozostawił. Jesteśmy na tym etapie, już po tym etapie października, czyli kościoły lokalne i inne struktury kościelne, które właśnie włączyły się, jak wspomniałem, w październiku i to w tych datach takich rocznic kanonizacji i beatyfikacji świętego Maksymiliana, więc to też jest wymowne jakby pewnym wskazaniem przez opatrzność Bożą, że świętego Maksymiliana nie można tutaj pominąć, a wręcz właśnie go podkreślić. Jego znaczenie w tej drodze, jak to Kościół nazwał, synodalny, ku synodalnemu Kościołowi. Następnie widzimy, że jesteśmy w tym etapie od października do kwietnia 2022 roku, kiedy te wszystkie nasze głosy, wszystkie wypowiedzi mają być zebrane i stworzone tak zwane syntezy. Syntezy, które będą przedstawione konferencją episkopatów poszczególnych krajów. Następnie z tego opracuje sekretariat generalny dokument roboczy, Instrumentum Laboris. Na tym będą pracować następnie episkopaty i międzynarodowe różne posynodalne grupy i zespoły. To jest do marca 2023 roku. W marcu powstaną dokumenty końcowe, które przepracuje znowu sekretariat generalny, dokument roboczy, Instrumentum Laboris II, aż w końcu
Ostatecznie ten właśnie synod biskupów wypracuje w Rzymie w październiku 23 roku dokument końcowy. I my w tym okresie chcemy się zmieścić, aby też podzielić się naszymi spostrzeżeniami, uwagami, naszym głosem też w Kościele. Wyjaśniając w tym dokumencie Vade Mecum, co to znaczy synodalność, co to jest synodalność, papież Franciszek po prostu powiedział, że synodalność to jest droga Kościoła, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Natomiast komisja teologiczna określa synodalność, że jest to, że wyjaśniając słowo synod, synod to starożytne i czcigodne słowo tradycji Kościoła, wskazuje na drogę, po której lud Boży idzie razem. I to jest, myślę, że główne też wyjaśnienie, główne spojrzenie na tą sprawę synodalności, że oznacza drogę, po której lud Boży idzie razem. Wyraża przez to właśnie życie i misję Kościoła, jego naturę jako wspólną podróż, gromadzenie się jako ludu Bożego, powołanego przez Pana w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. To jest w tym dokumencie Vade Mecum, które to dokładniej tam jeszcze wyjaśnia, pogłębia tą sprawę. Znaczy jedno jest zwrócenie uwagi, że Kościół właściwie od początku jest takim synodalnym. To pytanie, które zadałem, czy Kościół synodalny, czy katolicki, w tym kontekście nie ma sensu, dlatego że katolicki, można powiedzieć, obejmuje synodalność, synodalny. A to, że pomówimy o synodalnym Kościele, to ma nam przypomnieć o zaangażowaniu się w katolickość. Czyli, że nie wystarczy, że jestem katolikiem, należę do Kościoła katolickiego, ale jeżeli idę ku Kościołowi synodalnemu, to znaczy, że podejmuję też drogę, którą wskazał Pan Jezus i wezwał apostołów i uczniów, aby głosili Ewangelię całemu światu, wszelkiemu stworzeniu. I tak rozumiana synodalność właśnie powinna pobudzić nas do zaangażowania w misję. W misję głoszenia Ewangelii, w misję jeszcze lepszego kształtowania, właśnie jeśli są rodzice, to swoich dzieci ku wierze, ku bycia właśnie katolickim, być otwartym na to, aby właśnie swoim życiem, swoją postawą prowadzić do Chrystusa. I w tym kontekście patrzymy na rycerstwo niepokalane, na świętego Maksymiliana, który właściwie, można powiedzieć, zrealizował tą drogę i już szedł tą drogą Kościoła synodalnego. Ponieważ zakładał wspólnoty, chciał, aby wszyscy oddali się Matce Bożej, czyli żeby razem, wspólną drogą podążali, właśnie zdobywając kolejne dusze dla Chrystusa, dla Boga, do tego, aby każdy doszedł do zbawienia. Także w tym kontekście możemy powiedzieć, że jeśli Kościół dzisiaj, zwłaszcza biskupi, poszukują tą synodalności, to możemy po prostu im wskazać rycerstwo niepokalanej, żeby oni się spojrzeli na tą drogę, jaką jest rycerstwo niepokalanej. Ponieważ w tych, tak Vade Mecum, jak to czytałem, to jest tam też pewne wskazania, jak to robić, tą synodalność, jak realizować. Jest w kościołach lokalnych, w grupach parafialnych, grupach apostolskich czy innych wspólnotach kościoła. No to właściwie to wszystko jest realizowane, jeśli tak się przyjrzymy rycerstwu niepokalanej, ale myślę też i w innych ruchach, w których są organizowane spotkania, organizowane zjazdy, organizowane formacja w tych grupach, to wszystko tam można znaleźć, taką właśnie tą synodalność, o którą tak tutaj Kościołowi, czy biskupom, czy papieżowi Franciszkowi chodzi. Także myślę, że wystarczy tylko w niektórych momentach tylko przypomnieć i wskazać, że po co mamy patrzeć na inne wspólnoty kościelne, które nie mają łączności z papieżem, po co mamy patrzeć na jakieś inne religie, skoro we własnym łonie Kościoła realizujemy tą synodalność i po prostu tylko ją podkreślić, wydobyć i rozwijać. Owszem, nawet ja sam korzystałem z niektórych dobrych pomysłów z innych wspólnot kościelnych,
które przybliżały do Chrystusa, do wiary, pogłębiały wiarę. To owszem, jak najbardziej, ale tylko w tym kierunku, jeżeli one podkreślają tą prawdę Ewangelii, prawdę, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Jeżeli one gdzieś idą na bok, nie będziemy kosztem prawdy w Ewangelii, prawdy katolickiej, żeby się przypodobać innym kościołom, bo to nie jest tak. I tu święty Maksymilian nam, myślę, że bardzo ładnie też to podkreśla, że ta wierność kościołowi katolickiemu z umiejętnością współpracy, nawet z osobami z innych religii, jest możliwa. Czy możliwe zachowanie własnej tożsamości, troskę o to, aby nie wkradły się fałsz, jakieś zakrzywienie Ewangelii ze współpracą z innymi. To pokazał się ten Maksymilian, będąc na misjach w Japonii, gdzie po miesiącu już we współpracy z kapłanami buddyjskimi czy buddystami wydał rycerza niepokalanej po japońsku. Nie tracąc własnej tożsamości katolickiej. Natomiast jeśli tutaj tak by, bo są takie niektóre obawy, że to słuchanie, wysłuchanie też innych kościołów, zapraszanie innych z innych wspólnot kościelnych, zwłaszcza protestanckich, może spowodować rozmycie prawdy katolickiej. I tak naprawdę dążenie na siłę do takiej ekumenicznej jedności może powodować jeszcze większe podziały i zagubienie na drodze czystości przekazanego nam kerygmatu, przekazanego na depozytu wiary. Samo założenie rycerstwa już jest tam, podjęcie tej drogi synodalnej, czyli realizacji katolickości w zaangażowaniu się w Kościół, w trosce o zbawienie własne i innych, o to, aby szukać tego, co można zrobić, co można dać od siebie. To też realizujemy często przez tworzenie wspólnot parafialnych Rycerstwa Niepokalanej. Ale to jest też jeden ze środków, nie istota. I nie jest to, nie na tym polega Rycerstwo Niepokalane, że zakładane są wspólnoty parafialne Rycerstwa Niepokalanej. Aczkolwiek one dużo bardzo pomagają, ułatwiają takie działanie i pracę. Jak święty Maksymilian widział Rycerstwo Niepokalane, bo to też nam może właśnie w tym kontekście, co mówiłem, pokazać, czy rzeczywiście można tak spojrzeć na rycerstwo, że ono realizuje właśnie tą synodalność, tak rozumianą, jako wspólną drogę, podążanie całym ludem Bożym do wspólnego celu, jakim jest oczywiście zbawienie wszystkich. Święty Maksymilian w pismach swoich, w artykule numer 1128, ja będę czytała tylko fragmenty, właśnie wyjaśnia, czym jest Rycerstwo Niepokalane. I pisze między innymi, celem milicji niepokalanej jest starać się nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, Żydów, a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką te pośrednictwem niepokalanej. W tych kilku słowach objęte są potrzeby duchowe życia ludzi o wrogim nastawieniu do Chrystusa. Przedstawiona jest konieczność pracy apostolskiej wśród ludzi odstępujących od Boga przez grzech ciężki. Milicja niepokalanej nie poprzestaje jednak tylko na tych staraniach. Prowadzi ona jeszcze dalej wychowanie człowieka aż do zupełnego wykończenia jego charakteru. MI jest to skrót wzięty z języka łacińskiego od słów Milicja Immaculate, to znaczy Milicja Niepokalanej. Zmierza bowiem do uświęcenia wszystkich. Lecz co nas najbardziej uderza w tej pracy, to kierunek maryjny. Wynika on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa niepokalanej. Ściślej mówiąc, cel rycerstwa niepokalanej jest celem samej niepokalanej. Ona przecież jako współodkupicielka pragnie rozszerzyć na całą ludzkość owoce odkupienia dokonanego przez jej Syna. Stara się pozyskać Chrystusowi heretyków, schizmatyków, masonów, Żydów i tak dalej. Jedynym pragnieniem niepokalanej
jest podnieść poziom naszego życia duchowego aż do wyżyn świętości. Do zrealizowania tych planów apostolskich niepokalana nie zmierza bezpośrednio, lecz nas wciąga do tej pracy. Stąd konieczny warunek, jaki każdy wstępując do MI musi wypełnić, to oddać się niepokalanej na własność. Później święty Maksymilian pisze na czym polega to oddanie niepokalanej i ten fragment ominę. Skupię się może jeszcze na tych ostatnich słowach z tego artykułu, często zresztą cytowanych, jeśli chodzi o rycerstwo niepokalanej, ale podkreślających chyba, czym to rycerstwo jest i troszeczkę też te słowa o synodzie, o drodze synodalnej, która jest w rycerstwie. Więc święty Maksymilian pisze tak. W pracy, jaką zakreśla nam rycerstwo niepokalanej, możemy posługiwać się jakimkolwiek dobrym środkiem. Wszelkie środki, byle godziwe, są polecane w dyplomiku. Nie ma więc tutaj zaciśnienia się do ram organizacyjnych. Szczególny jednak nacisk kładzie się w rycerstwie niepokalanej na wybór środków, które sama niepokalana nam zaleca. Do nich należy na przykład cudowny medalik. Milicja niepokalanej to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z niepokalaną, wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Często jaki to jest numer? 1128. 1128. Maksymian definiuje rycerstwo jako, tak? Jako całość życia. Życia katolickiego w nowej formie. Polegającej na łączności z niepokalaną, wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Jak będziemy coraz bardziej poznawać to rycerstwo, też w świetle właśnie oddania się niepokalanej, w świetle aktu oddania się niepokalanej, który ułożył święty Maksymilian, też będziemy mogli coraz bardziej odkrywać, jak możemy pokazać tę drogę w Kościele, drogę Kościoła, drogę rycerstwa niepokalanej.